Daniel Rutkowski po gali TFL16. Tych radomskich tutaj klimatów było sporo, w sensie różne kluby. Powiedz mi, jaki wy mieliście bilans? 4-1, 5 zawodników od nas. To jest dobry bilans, no i przede wszystkim walka wieczoru, Cezary Kęsik, no to jest powód do dumy na pewno. O, wielki, tym bardziej, że jeszcze dostał wyróżnienie do KSW, tak, to coś cudownego. No, jak w ogóle, wiesz, czy w ogóle znasz jakieś szczegóły, jakby z kim miałby się zmierzyć? Nie mówię, że masz mi to powiedzieć, ale wiesz. Nie, jeszcze nie, to były rozmowy, że już chcą, żeby walczył u nich, a teraz tak naprawdę wyjdzie wszystko w praniu, bo no, oczywiście, że na pewno mają kogoś już na myśli, no ale nam jeszcze tego nie powiedzieli. I rozumiem, jak najbardziej ma papiery, żeby tam walczyć i wygrywać. No tutaj pokazał, że znowu się skurde, że koń lubelski, koń jest niesamowity, tak. Naprawdę, kurde. A jak w twoim kontekście pojedynków, Babilon, masz 3-0, w sensie 3 pojedynki na koncie dla Babilonu, w maju jest gala właśnie, jak to wygląda właśnie, rozmawiacie już o tym, no bo to jest taki, powiedzmy, teraz odstęp czasowy pomiędzy galami Babilonu, a przyzwyczaił nas Tomasz Babiloński, że robi tego dużo, a teraz jest delikatny, tak jak mówię, poślizg. I pewnie chciałbyś przycisnąć. 11 maj, kolejna gala. To już 2 miesiące. Ja już się przygotowuję. 2 miesiące? 2 miesiące. Znaczy od teraz, ale w porównaniu do jakby do poprzedniej gali. Bo poprzednia była w grudniu, więc generalnie jest to... Ja w styczniu walczyłem. No dobra, ale jest to... W grudniu i styczniu, bardzo tak. Ale 11 maj to myślę, że fajny odstęp, bo wcześniej była bokserska, tak mnie chociaż tak walczył. No a co o pas? No kurde, rozmawiamy cały czas. Tomek Babiloński bardzo by chciał, żebym walczył w Radomiu jednak o ten pas, ale bardzo też chcę tą halę 5000. Jej nie mamy i wątpię, że nie będzie na pewno w tym roku, więc niestety Tomcio musi się zastanowić, bo aż tak długo czekać ze mną chyba nie będzie. A okej, okay, czyli generalnie, a to było już mówione gdzieś tam przy okazji poprzednich pojedynków, że miałbyś walczyć o pas? Już wiesz, gdzieś tam te emocje, już nie pamiętam tego wszystkiego. Tak, już nawet było rozmawiane przed Łukaszem Rajeckim, jak walczyliśmy, że ta walka by jak najbardziej zasługiwała, tak? No ale powiedział, że no, rozmowy były takie, że na kolejnej no chyba już tak wypada, żeby, ale myślę, że Tomek Babiloński miał w planach, w głowie to, że jednak tą halę będziemy mieć, ale no niestety to nie wypali na 100%, są takie zawirowania z tym, że szkoda wielka. No. Spoko, u nas w Gliwicach powstawała też była generalnie wielka jedno wielkie zawirowanie, więc to zawirowanie kiedy ma się skończyć z halą? No właśnie, to jest znak zapytania. Już pół roku temu powinna być. Na pewno w tym roku nie będzie, to myślę, że mam zapewnione. A choć boimy się, że to może być jeszcze za rok. No są takie zawirowania, tak radomscy sportowcy, wszyscy, czy drużynowie, czy indywidualni, tak tracimy na tym, bo no kurde, ta hala jednak jest dla sportowców. Po tym, żeby ludzie przyszli jak największej ilości i nam kibicowali, no. A na takiej małej, mamy tutaj tą halę Mostir, jest mała, no jeszcze jednak widać to, że jednak potrzebujemy większej tej hali, no ale cóż, no ja tego nie przeskoczę. No. Już tam pękało szwak, rzeczywiście. A powiedz, twój kolejny rywal, jeżeli miałby być to Maj, to będzie ktoś z drabinki, kto już walczy, czy ktoś spoza? Oczywiście jest w rankingu MMA przede mną, tyle mogę powiedzieć. Choć też mogę powiedzieć, że no, czekamy na jego decyzję, czy ogólnie będzie chęć walki ze mną w ten sposób. Bo to zawsze jakby ci, którzy... Znaczy, okej, jeżeli by to miało być o pas potencjalnie, bo to wszystko też zależy o pas. Nawet jeżeli nie, no to generalnie zawsze to jest takie ryzyko, że ci zawodnicy, którzy przychodzą z zewnątrz, mogą jakby szybko skraść to, na co ty pracowałeś przez tam kilka pojedynków generalnie. Zawsze jest takie ryzyko. To jest MMA. Tutaj, nie wiem, mogę być 10 razy lepszy od niego, a mogę przegrać. To jest, no niestety, taki jest sport, tak? Wygra jeden, wygra lepszy danego dnia. No, nie ma tutaj, nie możemy powiedzieć, że no, na pewno będę, przyjdzie ktoś z zewnątrz, zabierze mi ten pas. No niestety, tak będzie musiało być. No, ja pracuję na to, żebym ja wygrywał, ale jak będzie, to ciężko powiedzieć. Trzymam kciuki i gratuluję dzisiejszego bilansu. Dziękuję serdecznie. 4-1.